Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Lipobon Complex na prawidłowe stężenie cholesterolu we krwi. Dzień dobry Państwu, witam po raz kolejny. Dzisiaj pytanie o poważną chorobę, mianowicie o tętniaka aorty brzusznej. Czy istnieją jakieś zioła, rozumiem, bo tak to chyba z tego tutaj wynika tego pytania, ale jest bardzo lakoniczne, które mogą wzmocnić naczynia krwionośne przy tętniaku aorty brzusznej. Proszę Państwa, co to jest tętniak? Tętniak to jest poszerzenie światła naczynia, które widać w badaniach ultrasonograficznych, tomografiach, rezonansach. I to jest bardzo niebezpieczna choroba, bo ten tętniak, jak on się, że tak powiem, pogorszy, no to może pęknąć i wtedy mało kto jest w stanie przeżyć taką sytuację, dlatego się tętniaki bardzo skrupulatnie monitoruje, więc tego pacjenta namawiam przede wszystkim do tego, żeby był pod stałą opieką lekarską, żeby on był i słuchał tego, co lekarz mówi. Natomiast co można z ziół zastosować w takiej sytuacji? No więc takie, które będą hamowały postęp miażdżycy, bo głównie miażdżyca, jak już powiedziałem, jest przyczyną tętniaka. Przede wszystkim dobrze odnieść i dobrze się odwołać do ekstraktu ze skórek winogron, który jest bogaty w resweratrol. Taki ekstrakt, czyli takie wino skondensowane, taki ekstrakt można podawać podjęzykowo, niekoniecznie trzeba pić wino, tylko podawać ekstrakt podjęzykowo i to się bardzo dobrze sprawdza. Najczęściej zaleca się kilkadziesiąt, kilkanaście kropli dziennie i to powinno wystarczyć. Czyli resweratrol, który jest w skórkach winogron, ciemnych winogron. Druga sprawa to te produkty, które obniżają poziom cholesterolu i działają przeciwmiażdżycowo. I tutaj na czoło wysuwa się taka substancja, czyli sfermentowany czerwony ryż bogaty w monakolinę K. Ta substancja obniża poziom cholesterolu i jest bardzo skuteczna w tym działaniu, ale warto ją wspomóc, czy też podać razem na przykład z berberyną, która występuje w korzeniu berberysu, z pomarańczą, bergamotką, która też obniża poziom cholesterolu, też sprzyja organizmowi. Takie połączenie jest bardzo dobrym działaniem. Poza tym te substancje można też wzbogacić w liście karczocha, które też obniżają poziom cholesterolu. Cztery składniki, które Państwu wymieniłem, one też działają antyoksydacyjnie, a działanie antyoksydacyjne też chroni naczynia krwionośne przed rozwojem miażdżycy. Kolejna sprawa to witaminy z grupy B, szczególnie witaminę B12, B6 i kwas foliowy. One podawane osobie, która ma wysoki poziom homocysteiny, obniżą ten poziom homocysteiny. A co ta tam homocysteina, co to za substancja? Otóż to jest niezależny czynnik rozwoju miażdżycy. Więc też te substancje można podać i ten cały kompleks może spowodować, iż uzyskamy efekt terapeutyczny i zahamujemy proces tworzenia się, czy rozszerzenia się tego tętniaka. Ale pamiętajcie Państwo, to jest poważna choroba i tu trzeba być pod stałą opieką lekarską. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Lipobon Complex na prawidłowe stężenie cholesterolu we krwi.